To nie jest łatwy sezon, ale oni walczą. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra biją się o bezpieczne miejsce w lidze. My w każdy czwartek mamy o nich program. Magazyn koszykarski Rzut za 3. Rzut za 3. W każdy czwartek o 12.30 na 97.1 FM. Rzut za 3, witam serdecznie, Jacek Białogłowa, witam Janusza Jasińskiego, właściciela Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra, choć tu ciągle są wątpliwości, jak słyszymy, kim pan jest, ale jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to na drugą część programu chcę zostawić na razie o sportowych. Dzień dobry, witam w nowym roku. Dzień dobry, najlepiej przewodniczący Rady Nadzorczej. Okej, przewodniczący Rady Nadzorczej Grono SSA, Janusz Jasiński, naszym gościem. Najpierw o sprawach sportowych, a właściwie składowych tak naprawdę, bo chciałbym, żebyśmy kilka rzeczy na początek wyjaśnili, to tak krótko, najlepiej w takich żołnierskich słowach. Jeffrey Grosselle, czy jest nadal zawodnikiem za Stalu na ten moment, czy nie? Jak to jest? Tak, Jeffrey jest naszym zawodnikiem, ale wiemy wszyscy, że bo to już podaliśmy dużo wcześniej, w kontrakcie ma klauzulę, że w każdym momencie pomiędzy którąś datą bodajże, już nie pamiętam, nie chciałbym teraz skłamać, ale jest w tym okienku i może odejść w każdym momencie, ale jako, że jesteśmy w dosyć dobrych, też przyjacielskich, sądzę, kontaktach, bo to, co zrobiliśmy dla Jeffreya, to dla wielu też poprzednich zawodników zrobiliśmy, ale w tym momencie mówimy o Jeffreyu, to postawiliśmy go na nogi, tak? Trzeba powiedzieć jasno, że zawodnik odzyskał swój blask, dlatego jest w centrum uwagi kilku drużyn, które mają dużo, dużo wyższe budżety. Umówiliśmy się w ten sposób, że będzie mógł odejść. I to kiedy odejdzie w takim razie? Czy już pan to wie? Bo on wczoraj mówił, że nie wiadomo, że kilka klubów z nim rozmawia. Wszyscy twierdzą, że Trefl Sopot to jest klub, do którego pójdzie najprawdopodobniej. Czy pan coś na ten temat wie rzeczywiście? I najbardziej to mnie interesuje, kiedy on odejdzie. No. Widać, że pewne ruchy są, bo Anvil chyba podpisał. Z tego, co wiem dzisiaj, jest informacja, w związku z tym Anvil odpada. Wiem, że był Ostrów i Trefl w grze. Jeszcze były jakieś może zagraniczne drużyny. Ja myślę tak, Jeffreyowi jest u nas bardzo dobrze, tak mogę powiedzieć. I dlatego on też się tak nie śpieszy z tym odejściem. Natomiast wie też, że nie może przegrzać tego momentu, no bo to zawsze tak jest. Natomiast wiadomo, tam są ciężkie na pewno negocjacje finansowe, bo... Bo on się ceni. To, co trzeba powiedzieć, to i Jeffrey, ale też jego agent bardzo trudny. Jak szanuję oczywiście trudnych partnerów, ale ten jest wyjątkowo trudny. I w związku z tym myślę, że te negocjacje są dosyć trudne. W związku z tym nie wiemy. Następny mecz mamy 11 stycznia. Czyli za tydzień. I my planujemy, że Jeffreya już w tym momencie w naszym składzie nie będzie. Czy na nim zarobicie? Nie. Nie, nie. Tu był taki układ win-win, polegający na tym, że my dostajemy dobrego zawodnika, który myślę, że przyczynił się w jakiś sposób do tego, że ta drużyna gra lepiej niż bez niego by grała. Ale będzie miał to możliwość właśnie odejścia, ale oczywiście w tym momencie, kiedy my możemy znaleźć na jego miejsce jakieś zastępstwo, gdyby przeszedł pewne daty, no to by niestety już nie mógł. A czy wobec niego coś zostanie? Z zaległości? Czy nie? Nie, Jeffrey nie ma ani złotówki zaległości. Kamaka Hepa. Tutaj sprawa robi się dziwna, bo rozumiem i mówię bez żadnych żartów. Śmierć ojca, pogrzeb, wylot do Stanów, natomiast to już się 3 tygodnie zrobiły w tym momencie. Słyszymy od trenera, że przekazał klubowi, drużynie, żeby kontaktować się tylko i wyłącznie przez agenta, no to sytuacja jest dziwna, a jeszcze słyszymy, że agent mówi, że dopiero po weekendzie wróci, czyli prawie miesiąc go nie będzie. To jest... Jakiego sytuacja właściwie wygląda? Bo też teraz wróci po prawie miesiącu bez treningu, wprowadzanie go do drużyny, to jeszcze chwilę potrwa. Czy on... Chcecie, żeby wrócił do tego zespołu, czy on wróci i będziecie się z nim rozstawali? Tak de facto, bo też no, nie sprawdził się chyba, tak? Poniżej oczekiwań grał. Ale jaka jest jego sytuacja? Znaczy na pewno to jest zawodnik tak zwany rookie, to znaczy zawodnik, który pierwszy rok jest po uczelni i zawsze z takimi zawodnikami jest duży problem aklimatyzacyjny. I teraz myślę, że on się tutaj w Zielonej Górze fajnie zaklimatyzował, natomiast to nieszczęście, bo to był wyjątkowo paskudna sprawa tak z punktu widzenia życiowego, dlatego że ten ojciec leciał do Zielonej Góry i on zmarł w drodze. Na którym z lotnisk wiemy, że tam z tej miejscowości, gdzie żyją na Alasce, To naprawdę się długo leci, albo kilka miejsc po drodze trzeba zmienić samolotów. W związku z tym, jakby nie wchodząc w te szczegóły, bo to nie jest tematem, niestety ta trauma, sądzę, na zawodniku wycisnęła olbrzymie piętno. No my jak zawsze jesteśmy bardzo pro-zawodniczy i uważamy, że trzeba pomagać w takich sytuacjach, więc grzecznie czekamy albo czekaliśmy.
No, mamy informację, że ten pogrzeb miał się odbyć chyba w tym tygodniu, co teraz jest, ale no, nie chciałbym tu się przywiązywać do tych słów, dlatego że tak jak on powiedział, jest bardzo utrudniony kontakt z zawodnikiem i szczerze powiedziawszy nie wiemy, jaki jest jego stan ducha i czy on chce w ogóle tutaj wrócić. Zdajemy sobie sprawę, że to dla młodego chłopaka jest olbrzymie przeżycie i nie wiemy, czy on się po prostu jest w stanie podnieść nawet do końca sezonu. No będziemy rozmawiać, natomiast żeby dobrze czuć, to nie jest dla nas priorytetowy, nie tyle chciałbym być problem, co priorytetowy temat dzisiaj, dlatego że czy będzie Kamaka, czy nie będzie Kamaka, to on nie stanowił o sile albo słabości tej drużyny, więc ja też się, to też nie jest zawodnik, który zarabia duże pieniądze, w związku z tym Ruki wzięty po to między innymi, żeby dać nam to, co potrzebowaliśmy na pozycji, której nie mogliśmy otrzymać z polskich zawodników, a brany też z pewnym zawsze ryzykiem, że coś nam nie wypali, więc będziemy to obserwować. Nie ma tutaj stresu i też nie będziemy podejmować żadnych nerwowych ruchów, dlatego że inaczej, w położeniu, w którym my jesteśmy, na pewno nie służą nam żadne tu dodatkowe awantury albo skandale. Ale z jego strony, ze strony agenta, powiedzmy, tematu nie ma, że daje wam na przykład sygnał, że Kamaka albo nie wróci, albo jest w takim stanie, że już nie jest w stanie nawet grać w koszykówkę, tylko agent mówi ewidentnie, wraca i chce grać, tak? Tak to rozumiem? To znaczy, generalnie mamy różne sprzeczne informacje od różnych osób, ale średnia z tego jest taka, że chce wrócić i grać. Michał Pluta, tu jest taka najbardziej zaskakująca sytuacja. Odmawia treningu dzień przed meczem. Nie ma go na meczu. Z tego, co wiem, klub ma mieć wobec niego zaległości. No i agent wykorzystuje pewien punkt w zapisie, który pozwala mu, według agenta, Michałowi Plucie, odmówić treningów i gry. Czy pan może powiedzieć, co to jest za myk? Dlaczego Michał Pluta może sobie nie trenować? I ja nie oceniam go, czy może, czy nie może, nie krytykuję go, tylko chcę zapytać, jak to z waszej strony wygląda? Trener mówi, postawił się ponad drużyną, a ja mówię, jeśli miał zaległości, to może miał prawo. Czy powiem tak, następny problem, który nie jest problemem, tak? Tak, żebym dobrze zrozumieli. Ta drużyna nie żyje ani Kamaką, Hepą, ani tym bardziej zawodnikiem młodym, nie wiem, 20-letnim, który w życiu jeszcze nic nie pokazał i który dzisiaj powinien przede wszystkim starać się zdobyć o miejsce na parkiecie, nie przez różnego rodzaju, tak jak pan mówi, myki, tylko o to, żeby przekonać trenera do tego, że jest przydatny. Myślę, że jeżeli nie grał przez ileś tam meczy, to znaczy, że nie był potrzebny, bo gdyby był potrzebny, to by grał. Co do kontraktu się nie będę na antenie wypowiadał. Powiem krótko, gdybyśmy chcieli rozwiązać kontrakt z winy zawodnika, byśmy rozwiązali, ale to, co powiedziałem wcześniej, jesteśmy w takim położeniu, że nie chcemy żadnych konfliktów, różnych innych rzeczy. Nie ma takiego zapisu, że może nie uczestniczyć w treningach i w meczach. Ma dokładnie taką samą sytuację, jak wszyscy inni zawodnicy, że jest do 15 bodajże grudnia, ostatnia była pensja, teraz musimy mu zapłacić 15 stycznia i powinien uczestniczyć tak jak wszyscy inni pozostali. No to skończy się to awanturą, wychodzi, bo jeśli tamta strona mówi tak, a pan to mówi, znaczy, odwrotnie, no to znaczy, powiem panu, nie spotykacie się. Nie skończy się żadną awanturą, bo mnie nikt nie wyprowadzi tutaj w tym momencie z równowagi. Efekt jest taki, że dla nas to jest po prostu nieważny element tej gry. Czyli go nie będzie, jak słyszę, jeśli jest nieważnym elementem, generalnie elementem, tak? Jest nieważny, dlatego że sam się wyprowadził z tej drużyny, tak? Dla mnie ważne jest to, kto co daje dla drużyny na treningu i poza treningiem. Wydaje mi się tutaj, że to są jakieś elementy negocjacyjne, bo wiemy, że zawodnik chce odejść. I to nam powiedzieli już miesiąc temu, że chce odejść. Rozmawialiśmy o tym, że okej, nie ma problemu, natomiast na razie mamy problemy kadrowe, w związku z tym go nie puścimy. Wydaje mi się, że to jest forma nacisku. Ja też nie będę tutaj robił jakichś nerwowych ruchów, bo to też nie jest zawodnik, który zarabia duże pieniądze i w związku z tym jest ciężarem dla budżetu klubu. W związku z tym, to co powiedziałem wcześniej, to nie są nasze priorytety i wie pan, dobrze czuję. A może jakby go sprawdzić, to byłby może was priorytet, bo jest taki zarzut, 2,5 miesiąca nie dostawał szansy na grę tak naprawdę, panu, tak? Panie trenerze, że... Nie jestem trenerem. Panie redaktorze, że powiem, że nie mam zielonego pojęcia, czy on się nadaje do gry, czy się nie nadaje. Za to jest odpowiedzialny trener i albo zmieniamy trenera i mówimy, ten trener jest niedobry, bierzemy następnego, w jakichś oczywiście warunkach. Natomiast póki jest trenerem, to są jego decyzje, ja nigdy nie będę się wtrącał.
Wie pan co, mówiąc brutalnie, ostatnio taki był komentarz, posłużę się tutaj redaktorem Romańskim, który wiemy, że nie pała wielkim entuzjazmem do Zielonej Góry i powiedział takie zdanie, trochę zacytuję z pamięci: szkoda, że czwarty trener nie daje Michałowi Plucie szansy na grę. No i ja bym zadał pytanie, szkoda, że czwarty trener się na nim zawiódł. Czyli Michała Pluty nie będzie już po prostu, tylko nie, nie będziecie. Będzie. Znaczy na pewno nie będzie, no bo wie pan, jak ktoś nie chce być w tym zespole, to ja nie będę go trzymał na siłę. Natomiast... No tak, ale wyszedł na mecz ostatni, zakończę tym pytaniem sprawę Pluty. Wyszedł na mecz ostatni, zagrał dobrze, nawet trener powiedział, że był takim, mimo że przegraliście, był game changerem i zmienił przebieg gry zespołu, więc być może ktoś tu się myli jednak w ocenie jego gry. Znaczy wie pan co, żadnym game changerem nie był. Ja nie wiem kto co widział, bo ja ten inny mecz widziałem chyba. Myślę, że trener mógłby dać mu więcej szans, mógłby mu nie dać więcej szans, ale skończę to na tym etapie. Wie pan, za grę jest odpowiedzialny drużyny, jest odpowiedzialny trener. Ja nie będę dzisiaj wyręczał trenera i nie pójdę do niego i nie będę prosił, daj Plucie 5 minut, temu daj 6 minut, a temu daj 7 minut i może jeszcze mu rozpiszę to na tym. Generalnie ktoś za to odpowiada, ktoś gra, ktoś prowadzi. Dopóki jest szefem tej drużyny trener, ja mu się na pewno nie będę... Wie pan co... Jestem 20 lat w tym biznesie i raz wszedłem pomiędzy zawodników i trenera. Skończyło się to w ten sposób, że na ostatni mecz pojechał asystent, wiemy o którym trenerze mówimy, bo zawodnicy nie chcieli z trenerem wsiąść do jednego autobusu. Dobrze, czy jesteście w stanie kogoś zatrudnić szybko? Bo idą mecze z Toruniem, z Sokołem Łańcut, z GTK Gliwice. Mam wrażenie, że idą najważniejsze mecze w najnowszej historii za Zastalu Zielona Góra, tak naprawdę. Natomiast macie problem za Zastalu na rynku jest taki, że wasza reputacja jest kiepska i problem macie taki, że macie bana, tak, i nie możecie zatrudnić zawodnika z zagranicy. Więc jaka jest sytuacja pod tym względem? Czy wy w ogóle jesteście w stanie kogoś sensownego zatrudnić, kto nie będzie nieważny, tylko ważny właśnie dla tej drużyny? Problem jest całkiem gdzie indziej. Problem jest taki, że jako jedyna drużyna w lidze nie mamy pieniędzy odpowiednich na to, żeby grać na poziomie ekstraligowym. To powiem brutalnie, tak, bo budżet, który mamy w tym roku założony, nie daje nam żadnej marży manewru w postaci zmian, dokładania, rozkładania i tak dalej. Od początku przyjęliśmy pewną filozofię, że trzymamy się tego budżetu, który mamy. No, oczywiście teraz zejście Jeffa Grossella z kontraktu powoduje, że się otwiera pozycja co najmniej na finansowa na dwóch zawodników i takich dwóch zawodników będziemy szukać. Znaczy szukamy od jakiegoś czasu, ale nie nerwowo, dlatego że czekaliśmy, a byliśmy też dogadani z Jeffem, że przed tym trzecim nie zostawi drużyny, więc w związku z tym tutaj jakby byliśmy na tyle spokojni, że nie musieliśmy robić nerwowych ruchów. Rozmawiamy z drużynami, rozmawiamy w Polsce, rozmawiamy poza granicami. Żaden ban nie jest przeszkodą, bo tak jak powiedziałem, to są też znowu tylko pieniądze. No to trzeba je wziąć, a pan mówi, że nie macie nawet generalnie na funkcjonowanie w Ekstraklasie. Nie, tak? Ja powiedziałem, że przy tym budżecie, który my mamy, trudno zbudować drużynę na poziom ekstraklasowy. Tak? Czemu mamy taki budżet? No to będziemy rozmawiać, rozumiem, w drugiej części naszej tej. Natomiast jest to świadoma nasza decyzja, że mamy tylko tyle pieniędzy, co mamy. Więcej nie możemy wydać, w związku z tym wydajemy w ramach tego budżetu i w ramach tego budżetu będziemy starali się utrzymać. Ja się cieszę, że o tym teraz rozmawiamy, bo wie pan, przez ostatnie 10 lat słyszałem, że my rozwalamy pieniądze, że my podpisujemy złe kontrakty i tak dalej. Tylko, że tam... Czyż tak nie było? No właśnie, oczywiście, że nie było. Nie mam dzisiaj żadnej innej drużyny, która by osiągnęła tyle w ciągu ostatnich 10 lat. Przypomnę 8 medali Mistrzostw Polski, w tym 5 złotych, która wydałaby tak mało, zdobywając te medale, tak? Bo szczerze powiedziawszy, ostatnią drużyną, która miała serię jakąkolwiek, było Asseco, które wydawało około 30 milionów rocznie. Nie, zmieńmy przebieg rozmowy, bo to zostawmy dalej. Ja muszę ten moment zapytać, czy jesteście w stanie nabyć zawodnika w tej chwili. Ja chcę powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie wolontarystyczna kwestia, czy mamy pieniądze dodatkowe, czy nie mamy. I jak będziemy mieli dodatkowe pieniądze, to zrobimy to szybciej. Jak będziemy mieli te pieniądze, które dzisiaj sobie zabudżetowaliśmy, będzie to trwało dłużej. Wie pan, koszykówka jest grą taką, że zawodników jest mnóstwo,
różne rzeczy się dzieją, teraz drużyny zmieniają. No ale trener nam powtarza na konferencjach, panowie, rynek jest słaby, a poza tym jak jest trener, jakiś zawodnik, to agent musi, mówi, a wy przecież wy za stalu macie taką reputację, jeżeli tak nie płacicie. Trener musi mówić to, co mówić, my nie mamy problemu ani z reputacją, ani z innymi rzeczami, my mamy problem tylko z jedną rzeczą, że po prostu dajemy małe kwoty na kontraktach, a kto przyjmuje małe kwoty na kontraktach? Ktoś, kto jest z jakiegoś powodu zmuszony do tego, żeby dostać minuty. No i my polujemy w takich zawodników. Wie pan, no dzisiaj mamy na przykład zawodników, którzy z różnych powodów nie grają, ale są w stanie grać i my im proponujemy te warunki i oni nie patrzą na to, czy powie pan, szczerze powiedziawszy, to liczą się dzisiaj tak jak wszyscy zawodnicy, którzy dzisiaj byli w Zastalu. Mogę powiedzieć, ci, którzy wystartowali w tym sezonie z naszym klubem, już są wygrani. Cokolwiek się stanie z klubem, czy my zostaniemy w lidze, czy nie zostaniemy, czy będzie jakaś inna historia, czy oni są wygrani, dlatego że niech pan zobaczy, ilu następnych zawodników otworzyliśmy. No, ładnie to brzmi, ale indywidualnie będą wygrani, ale żeby zespół był wygrany i klub był wygrany, trzeba się utrzymać. Żeby się utrzymać, trzeba wygrać mecze. Żeby wygrać mecze, trzeba zatrudnić zawodników. 11 stycznia mecz z Toruniem. Czy przed tą datą zatrudnicie kogoś? Być, od samego początku gramy z takim nastawieniem, jak gramy. I chyba każdy kibic zdaje sobie sprawę, że to, co robimy, to robimy Himalaje za bardzo małe pieniądze, no i będziemy dalej próbować robić Himalaje, ale wie pan, ja powiem w ten sposób. Dlaczego nie mamy pieniędzy, wszyscy wiemy. Czy nie do 11 stycznia zatrudnicie zawodników? Ja powiem krótko. Jeżeli będziemy pieniądze mieli, to możemy jeszcze walczyć o playoffy, ale to nie macie szansę mieć? Oczywiście. Skąd? Skąd? Na playoffy mamy 14 meczów przed sobą. No ale skąd mieć teraz pieniądze, żeby zatrudnić zawodnika i zaproponować mu pieniądze, które będzie można mu płacić? Źródło jest jedno, jeżeli już przechodzimy do drugiej części. Falubas dostał 2,5 miliona złotych. My też możemy dostać jutro 2,5 miliona złotych. Czemu mamy nie dostać? Niech pan powie mi jeden powód. Nie obracajmy tego w tą stronę. Niech pan powie kibicom, słuchajcie kibice, będziecie mieli zawodników, którzy będą sensownie walczyli o utrzymanie. Panie Jacku, nie ma Jasińskiego ze swoją głupotą i inwestowanie kilkadziesiąt milionów złotych przez ostatnie lata. W związku z tym nie ma tego głupiego, bogatego wujka, który wpierdzielił kupę kasy w to, żeby zrobić dobrze temu miastu. Miasto ostatnie pieniądze dało nam w lutym 2020 roku. To dobrze, to przejdźmy roku. Do tego tematu. No okay. Marszałek czyli sejmik województwa, nazwijmy to w cudzysłowie, zadekretował, że będzie ścieżka taka, do jakiej się zobowiązał, czyli że będzie kupował akcje, to uproszczę sprawę i będą pieniądze na dotacje, będzie konkurs dla was pod koniec prawdopodobnie stycznia i tutaj to wszystko zostało spełnione. Jeśli chodzi o Urząd Miasta, to w dalszym ciągu, z tego co wiem, bo rozmawiałem nawet parędziesiąt minut temu z Grzegorzem Potęgą z Urzędu Marszałkowskiego. Trwa przepływ na razie pism między jednym urzędem a drugim. Teraz Urząd Miasta przekazał ustalenia Urzędu Marszałkowskiego z jakimiś zastrzeżeniami organizacyjno-formalnymi. Czy pan wie, na jakim to wszystko jest etapie? Czy do 12 stycznia, kiedy macie mieć walne zgromadzenie akcjonariuszy i podjąć uchwałę, że będzie nowa emisja akcji, będzie porozumienie między urzędami? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to pyta mnie pan o to, czy będzie porozumienie pomiędzy... No bo jest pan jedną ze stron, tak? Nie, właśnie ja nie jestem stroną, wycofałem się z tych uzgodnień specjalnie, żeby nie... Znowu pan prezydent nie opowiadał, że Tom Jasiński coś krzyczy albo nie krzyczy. Ja krzyczę, bo po prostu, bo wie pan, biją moje dzieci. Więc w związku z tym będę krzyczał, bo będę się bił zawsze w obronie słabszych, a klub dzisiaj jest przez 4 lata pokrzywdzony. Ja nie wiem, jaka będzie przyszłość tej umowy, natomiast powiem jedno, my nie oczekujemy umów, my nie oczekujemy uzgodnień, my oczekujemy pieniędzy na koncie po to, żeby prowadzić sport, bo ja się zapisałem na sport, a nie na, wie pan, przepychanki słowno-muzyczne pomiędzy jednym i drugim urzędem. Jesteśmy dogadani z Urzędem Marszałkowskim, byliśmy na ostatnich rozmowach, potwierdziliśmy, jak ma wyglądać przyszłościowa Rada Nadzorcza, potwierdziliśmy, jak ma wyglądać kwestia zarządu, kto mniej więcej ma sygnować prezesa i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest ustalone, moja rola, od razu powiem, jest zminimalizowana do maksymalnego minimum, bo ja sam nie chcę się tą koszykówką już więcej zajmować, więc w związku z tym... Przecież to pana dziecko, sam pan powiedział, tak? Tak, wie pan, ale przychodzi taki moment, że dziecko niech pójdzie w dobre ręce, niech zacznie żyć swoim życiem, będzie miał teraz innych sponsorów. Zostało ustalone, że miasto ma być udziałowcem w postaci miliona złotych, Urząd Marszałkowski w postaci miliona złotych i pozostali udziałowcy, którzy mają 1,570,000 złotych, rozdrobnieni w dużej części jestem ja, plus inni inwestorzy,
inwestorzy, którzy przyszli na moje prośby, które były od lata robione. W związku z tym będzie to, ten pozostały 1 570 000 będzie rozdrobniony. Mamy propozycję, żeby było 7 członków Rady Nadzorczej, po 2 z każdej z tych 3, nazwijmy to, stron. Czyli plus, urząd 2 i tytularny. Urząd 2 miejsca, milion drugi. Milion złotych 2, 1,5 miliona 2. Ostatni sponsor tytularny 1. A pan w Radzie Nadzorczej też będzie? No jeżeli będę udziałowcem w tym 1,5 miliona złotych, no to będę, jeżeli nie będę, to nie będę. My tu nie mówimy, kto będzie, mówimy z którego grona będą jakby zaproponowane osoby. No na pewno będzie to rada, która będzie pod przewodnictwem przewodniczącego rady, który na pewno nie będzie z tej strony, nazwijmy to, inwestorskiej, ale bardziej ze strony urzędowej. Co jeżeli Urząd Miasta nie wejdzie jednak w tą całą akcję? Czy z samym Urzędem Marszałkowskim, który wchodzi w akcję za milion, da się za stal uratować? No, tak to ujmę. Znaczy, generalnie ja powiem tak, nikogo nie jesteśmy zmusić do niczego. My robimy swoje. Jeżeli nam ta koncepcja nie wyjdzie, będziemy robić następną. Może z samym Urzędem Marszałkowskim, może znajdziemy jeszcze jakiegoś sponsora, może jeszcze jakiegoś inwestora. My, żeby dobrze zrozumieć, my nie patrząc na te uzgodnienia, które gdzieś tam są robione. No ale tak, dalej, na 5 lat jest ten plan, 12, gdzie z Urzędu Marszałkowskiego i z Urzędu Miejskiego mają pieniądze. Iść, szczerze powiedziawszy, co może podpisać ktoś, kto za 3 miesiące może nie być prezydentem, więc ja chcę tylko powiedzieć tyle, że to zaangażowanie jest dla mnie... Wie pan, ja jestem biznesmenem, przedsiębiorcą. Dla mnie jest ważniejsze jest nie to, co ktoś obieca, tylko ktoś mi da, więc lepszy, jak to mówią, wróbel w garści niż gołąb na dachu. Wie pan, te opowieści z dziwnej treści o 5 latach, to wie pan, to dla mnie są kompletnie nie... No ale to pan z Marszałkowskim też ustalił ten plan 5-letni, broń tak? Boże, 5-letni plan, 3-letni plan był na wyjście całkowicie z kryzysowej sytuacji. Natomiast 5-letnie to była propozycja z Urzędu Miasta, ale wie pan co, ja nic nie neguję. Niech oni coś tam uzgodnią, coś tam podpiszą, ja się na wszystko zgadzam. Powiedziałem mi tu naprawdę... Wracam z pytaniem, czy bez Urzędu Miasta da się radę wyemitować akcję za milion dla Urzędu Marszałkowskiego tylko i jechać dalej tylko z Urzędem Marszałkowskim w dobrym kierunku? Ja powiem to tylko tyle. Ja najchętniej to bym chciał dostać dotację 2,5 miliona, jak dostał Falubas, i żeby po prostu dali nam żyć, dali nam pracować. Od 2020 roku nie dostaliśmy złotówki. Tak naprawdę to jest około 8 milionów złotych zaległości, które, mogę powiedzieć, nie dostaliśmy. Więc o czym my rozmawiamy? Ktoś mnie dzisiaj rozlicza z czegoś, przez 4 lata nie dają złotówki. No wie pan, to jest po prostu dla mnie kuriozum i teraz stawianie warunków do warunku na warunku. Ja się na wszystko zgadzam, od razu powiedziałem. Nie będę robił. Możemy nawet się umówić, że będziemy grali na golasa. A pan ma kontakt z Grzegorzem Potęgą. Może od niego ma pan jakiś sygnał płynący z Urzędu Miasta, że no sytuacja jest tak dramatyczna, że dobra, damy pieniądze, damy z konkursu jakieś pieniądze. Coś pan może wie, czy nic, zupełnie. Sytuacja nie jest dramatyczna. Sytuacja jest taka, jak była... No ma pan dramatyczną sytuację, jest pan przedostatni w tabeli, 14 meczów i zawodników za chwileczkę jedna trzecia odejdzie. Przepraszam bardzo, no to wie pan, to ja powiem w drugą stronę. Mam 14 meczy przed sobą, 4 mam wygrane w pierwszej rundzie, w której graliśmy 9 meczy na wyjeździe, 6 u siebie. Za mną jest drużyna, która nie wygląda lepiej ode mnie, przede mną jest drużyna i na równi. 5 drużyn ma między 3 a 5 wygranymi, więc wie pan, teraz możemy sobie tutaj bić na alarm. Ja powiem jedno, my jesteśmy w stanie, to co powiedziałem, zrobić wszystko, tylko najważniejsza kwestia, żebyśmy przestali gadać, a żeby płynęły pieniądze. Jeżeli od 4 lat z miasta nie płyną pieniądze, to szczerze powiedziawszy, to, że my jesteśmy w tym miejscu, co jesteśmy, to jest cud. Nowy rok się zaczął, w takim razie... Proszę powiedzieć na samo zakończenie tej rozmowy, jak pan w takim razie to widzi, bo pan, mam wrażenie, że albo urzędowy optymizm tu próbuje wprowadzić, nie. Że nie, spoko, ta drużyna za nami to jest słabsza od nas, bez Urzędu Miasta zrobimy załatwimy sprawę, że wszystko jest okej, a wszyscy widzą po wczorajszym meczu i są przerażeni i sportowo, co się dzieje, i organizacyjnie też nie wiedzą, w jakim kierunku pójdzie ale wszystko. Czym są przerażeni? Czym są przerażeni, że wzięliśmy zawodników takich, jakich wzięliśmy? Nie, tym, że Grosella może nie być, czyli naszego najlepszego zawodnika. Ale tym, że trzeba następnych zrozumie. Zawodników zatrudniać, niech a my... Niech pan zrozumie. Nie jesteśmy w stanie przez Grosel ostatnie tygodnie. Grosel nie grał tu za darmo.
grał za konkretne walory. Te walory, które jak dzisiaj nie będzie Grossera, to będą inni zawodnicy, którzy wezmą. Dla mnie jest większe pytanie, czy powinniśmy postawić, i to jest jakby rozmowa, którą dzisiaj mamy, dosyć mocny taki burzę mózgów. Czy powinniśmy postawić, bo szukanie drugiego Grossera nie ma sensu, dlatego że takiego zawodnika nie ma. On był unikalny, bo taki jest. Nie dość, że polski paszport, to jeszcze zawodnik o wysokim koszykarskim IQ i o umiejętnościach. Zakopany w Warszawie, widzieliśmy jak Warszawa wczoraj grała. To był streetball, to bym powiedział mało powiedziane. Tak? Pieniądze, które są włożone w drużynę, w Warszawie to są najgorzej zainwestowane pieniądze, jakie widziałem. A to tak NBA mógłby pan cały określić za chwilę, że to streetball. Nie, no tak? Warszawa, szczerze, no my zdobyliśmy 5 milionów. Ale okej, nad czym ta rozmowa trwa? Polski, więc pozwoli pan, że jednak z pewnej perspektywy powiem. Drużyna, która nie jest systemowa, nie jest w stanie osiągać systemowo zwycięstwa. Więc w związku z tym chcę powiedzieć tyle, że my w przeciwieństwie do streetballowców, chcemy grać jakąś koszykówkę. I w związku z tym teraz jest burza mózgów, czy do końca my potrzebujemy, bo nie znajdziemy dokładnie odpowiednika Grossera, czy nie powinniśmy na innej pozycji znaleźć X-faktora, a dopasować w związku z tym tą budowę tej drużyny do tego X-faktora. I tu jest burza mózgów. Natomiast kończąc tą rozmowę, żeby wszyscy zrozumieli, jeżeli chcemy jutro podpisać zawodników każdego w Europie, potrzebujemy, nie wiem, około, myślę, 100-200 tysięcy złotych i to jest rzecz, którą jesteśmy osiągalni uzyskać. Przypomnę, gdybyśmy dostali podobnie jak Falubas 2,5 miliona złotych dzisiaj na konto, to ja bym dzisiaj myślał, czy nie stać nas na to, żeby grać w playoffach. A na zdjęcie tego bana ile potrzebujecie? Myślę, że około 50 tysięcy złotych. Nie wiem, bo nieuzgodnione to jest z FIBA. A jak pan powiedział, jeszcze złapię się tego. Na samo zakończenie już, czy na innej pozycji X-faktora szukacie, to może się okazać, że głównie szukacie w tej chwili, zdecydujecie się poszukać na obwód i dopiero dopasowywać wysokich do niego, czy jednak wysokich szukacie? Znaczy, na pewno musimy podpisać jednego wysokiego, bo przypomnijmy, że jeszcze Jan Wójcik ma jest po operacji wyrostka robaczkowego, w związku z tym będzie kilka tygodni poza i zostaje nam jeden zawodnik, więc na pewno wysokiego musimy wziąć, albo chcemy wziąć. Natomiast jaki to będzie drugi zawodnik, to nie wiem. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, to... to wpłyną pieniądze z Urzędu Miasta. Tego sobie życzmy. Niech to będzie i że będziemy mogli rozmawiać o tym, że jest parę zwycięstw za nami kolejnych i że już spokojnie mamy utrzymanie. Dzięki, Janusz Jasiński. Dziękuję wszystkiego bardzo. Najlepszego w tym Dziękuję. Nowym roku. Bo pierwszy raz się widzimy w końcu. Dziękuję bardzo i wszystkim życzę szczęśliwego roku. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97,1 FM.